Rozmawiałem w tym tygodniu z jedną siostrą zakonną, która mówi, wie ksiądz, mamy taką siostrę teraz w domu, umierającą na nowotwór, całe wnętrzności już zajęte przez nowotwór. Ze szpitala ją wypisali, bo już nie ma co leczyć. I ona mówi, jak ja się cieszę. Słowa kobiety umierającej na nowotwór. Jak ja się cieszę, w końcu przyjdę do klasztoru z powrotem i będę na mszy świętej, bo tu w szpitalu to mi tylko ksiądz przynosił komunię do łóżka. I siostry, pamiętajcie, jak umrę, welonik mi ładnie w trumnie ułożcie. Bo mi się tu zawsze zawija i żeby tu było prosto, zwróćcie uwagę. Coś nieprawdopodobnego, jak można po przeżyciu rzeczywistym życia duchowego nie bać się śmierci. Drodzy bracia i siostry, trudno jest mówić o świętej Annie, bo my w zasadzie o niej nic nie wiemy. Wiemy jedno z całkowitą pewnością, czego nieraz nie wiemy o innych świętych, że ona w ogóle istniała. Bo są tacy święci, że nie wiemy, czy on istniał, czy to jest legenda. Natomiast święta Anna istniała na pewno, bo Maryja musiała być mamę. Musiała się jakoś z jakiejś niewiasty narodzić. Pierwsze wzmianki o świętej Annie to jest 150 lat po Chrystusie. I w pierwszym odruchu można powiedzieć, oj, przez 150 lat to już te wiadomości się poplątały, właśnie jakieś legendy, apokryficzne teksty tam pewnie dołączyły się. To już po 150 latach to tam już nikt prawdy nie dojdzie, czy ona była Anna, czy nie Anna. Ale z drugiej strony popatrzcie, jak tak się zastanowiłem. Jeśli twój dziadek, który tam się urodził kilkadziesiąt lat temu, opowiadał, że jego dziadek mówił, że tu w Warszawie, tam na Piwnej czy na Kruczej mieszkał taki pan Władek, to zwróć uwagę, że wspomnienia w twojej rodzinie, twojego dziadka o swoim dziadku to jest 100 lat jak nic. I dlaczego mamy nie wierzyć, że rzeczywiście oni mówią o jakimś panu Władku, który tu gdzieś w Warszawie mieszkał. 150 lat to nie jest tak dużo nawet w przekazie ustnym. Nie jest tak. My pamiętamy, niektórzy pamiętają wydarzenia sprzed 50, 60 lat, są starsze osoby w kościele i co babcia opowiadała, to też doskonale pamiętają. A matka Marii była ważną osobą w tych wszystkich opowieściach o rodzinie Jezusa i dlatego możemy z dużą prawdopodobieństwem przypuszczać, że rzeczywiście takie imię nosiła. Natomiast my o niej możemy sporo powiedzieć, bo Jezus dał pewne kryterium potem. Po owocach się pozna. Jaka była Anna? Wydała owoc. Wydała córkę, która była Matką Boga. Oczywiście Maryja jest dziełem Ducha Świętego, była niepokalanie poczęta na podstawie przewidzianych zasług męki Jezusa Chrystusa, ale łaska buduje na naturze. Co to musiała być za matka, że wychowała taką córkę? Tyle możemy się nadziwić. Ale nic więcej o niej nie możemy powiedzieć. O żadnym jej uczynku, o żadnym wydarzeniu z życia. No to czy warto jest, kochani, obchodzić takie święto, a tym bardziej próbować powiedzieć jakąś homilię na ten temat o świętej Annie? Otóż wszyscy święci coś o Bogu mówią. Wszyscy. I święta Anna też o Bogu mówi. Mówi, że Bóg wiele rzeczy ukrywa. I dlatego ona jest tak ukryta nieprawdopodobnie. Bóg wiele rzeczy ukrywa, co nas denerwuje, bo my chcemy wiedzieć, zobaczyć, dotknąć, zmierzyć, zrozumieć, wyjaśnić. To są te najtrudniejsze fragmenty rozmów z ludźmi, którzy cierpią, nie mogą odkryć swojego powołania. Proszę księdza, ale proszę mi wyjaśnić, jak to jest w moim życiu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. I jeszcze proszę powiedzieć, kiedy Pan Bóg to zmieni. Nie da się. Kochani, nasze zmysły, nasz rozum, tak jak małe dzieci ciągle wołają jeść, jeść. Drą się wręcz, jak dzieciak, jeść, głodny jestem. Przychodzicie do kościoła i zmysły mówią, głodny jestem, nic się nie dzieje. O, facet się potknął, jak wychodził z ławki, ale numer. O, dziewczyna, jakie ma ładne nogi, ale numer. Coś się dzieje. Ksiądz powiedział ciekawą myśl. Rozum strawi tą ciekawą myśl i głodny jestem. Proszę księdza, jeszcze coś ciekawego, jakiś fajny przykład. Nasze zmysły, nasz rozum jest ciągle głodny. A Pan Bóg chce nas przygłodzić. I to jest takie bardzo trudne. I Anna jest właśnie taką świętą, która była ukryta była w cieniu. My mamy w Polsce nasze takie prywatne, nieoficjalne objawienia, które pozostawił nam ksiądz Jan Twardowski. Na cześć świętej Anny przeczytam choć fragment tego wiersza, znanego pewnie wszystkim. Nie wierzą świętej Annie wszyscy ważni święci, że znała Matkę Bożą w sukience do kolan, z dowcipnym warkoczykiem i wesołą grzywką, w sandałach z rzemykami, co były niepewne,
czy może się poplątać to, co nieśmiertelne, biegającą jak wróbel polski po podwórku, zerkającą do studni orzechowym okiem. To oczywiście wiersz, ale jest to nieprawdopodobne. Ja kiedyś Państwu mówiłem, co zrobiło na mnie, oprócz oczywiście samej męki i cierpienia Chrystusowego, największe wrażenie na filmie Pasja Gibsona. Wbiło mnie w fotel, jak Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą z miski wodą. To jest naprawdę niesamowicie, bo my jak myślimy o Maryi, Annie, no to zaraz nasze myślenie się robi takie sakralne i majestatyczne. Maryja, Jezus. Nie wyobrażamy sobie, jak Anna wołała: Maryśka, na obiad, no chodź tutaj, już kluski stoją. I Matka Boża biegła, bo gdzieś się spóźniła, bo właśnie za jakimś wróblem biegała, i ten Pan Jezus, który rozśmieszał Maryję, jej przeszkadzał tam w kuchni pewnie i coś nie tak zrozumiał, bo był nieomylny, ale nie w takiej codzienności, w jakiej dzieci zbywają omylne. Ale wrócę do tej wiedzy. Kochani, pamiętajmy, szatan wie wszystko. Szatan rozumie wszystko. I jest głupi jak but. Dlatego uważajcie na pytania: nie rozumiem, chcę rozumieć, chcę wyjaśnić. Oczywiście wiedza jest też i nasz intelekt jest darem od Pana Boga, ale zaraz jeszcze dojdziemy. Maryja, święta Anna przypomina nam jej postać, że Pan Bóg wiele rzeczy ukrywa. Najważniejsze rzeczy są ukryte. Wasze poczęcie, nasze poczęcie. Jak rodziły się wasze dzieci. Ile z was, drogie Panie, nagle badając swój organizm, nagle coś: słuchaj, chyba jestem w ciąży. Będziemy chyba mieli dziecko. No, trzeba sprawdzić, iść do ginekologa, czy wziąć test. To jest ukryte. Wprawdzie mi kiedyś jedna pani mówiła, że jak po takiej upojnej nocy z mężem, mówi: wstałam rano i czułam, że z moim organizmem coś jest nie tak. I już było poczęte dziecko. Nie wiem, kobieta to może jakoś potrafi też wrócić. Ale sam moment zapłodnienia żadna z pań nie odkryje tego. To jest ukryte. Podobnie śmierć. A naukowcy się zbierają i dyskutują, żeby wypracować ostatecznie definicję śmierci. Nikt nie zauważy, kiedy dusza odłącza się od ciała. To jest ukryte. Działanie łaski jest ukryte. Nikt nie zmierzy: o, Pan Bóg dał mi 3 kilo łaski. Takiej łaski z kością i bez kości mi dał trochę. A grzech? Ktoś powie: no nie, to grzech to mogę, tak, wczoraj wieczorem tam coś narozrabiałem o 20:30. Nie, bracie, kombinowałeś już od rana. To jest też ukryte, kiedy się grzech rodzi, jak my go podlewamy w serduszku, jak już sobota przychodzi i wieczorem ma być ostra impreza, to niektórzy mówią: coś mi się od życia należy. Taki zmęczony jestem, miałem ciężki tydzień. I takie gadanie: ciężki tydzień, to już jest podkładka, żeby wieczorem popłynąć. Więc to jest, ile rzeczy mamy poukrywanych, kochani, czy msza święta. Zawsze, no nie zawsze, ale często mnie to uderza, kiedy sam wypowiadam słowa, że będziemy czcili za chwilę Boga z aniołami, archaniołami. W tej mszy świętej uczestniczycie nie tylko wy, mieszkańcy Warszawy czy miejscowości podwarszawskiej. To są aniołowie, archaniołowie. Ale nawet patrząc po ludziach, to często też wam mówię, ktoś powiedział: byłem u świętej Anny i co? No ksiądz powiedział takie kazanie, tam sporo ludzi było, ludzie tak letnio poubierani, młodych troszeczkę i starszych troszeczkę. Co tu się nam, czy na tej mszy świętej ktoś dostanie olśnienia, czy zgrzeszy, czy przyjdzie pusty i wyjdzie pusty? Nikt z nas tego nie wie. To jest ukryte. Msza święta jest ukryta. Czy wreszcie Bóg w Najświętszym Sakramencie jest ukryty? Najważniejsze rzeczy na świecie są poukrywane. To nawet, że Pan Bóg wybrał Maryję z Nazaretu i Józefa. W Starym Testamencie jest mnóstwo terminów geograficznych. W dokumentach pozabiblijnych, w rzymskich dokumentach jest mnóstwo terminów geograficznych. Przecież ta Ziemia Święta to jest malutki teren. O Nazarecie nic. Ani słowa. Tak Pan Bóg to ukrył. Zresztą zwróćcie uwagę, mówię, najważniejsze rzeczy są ukryte. Narodzenie Jezusa schował Pan Bóg w głęboką noc, w grocie gdzieś w Betlejem. Maryja i Józef byli świadkami narodzenia. Zmartwychwstanie Jezusa nikt nie widział. Zamknięty kamień w grobie, nikt nie wiedział, jak Jezus zmartwychwstaje. To są wszystko poukrywane rzeczy. Zaraz dojdziemy, dlaczego tak Pan Bóg robi. Jest tyle tajemnic właśnie w religii. Dlaczego? Żeby się nie rozpraszać. Ten nasz głodny rozum, co ciągle woła: jeść, jeść, nowa prawda, jak to było? Jeść, prawda? My dostaniemy odpowiedzi na 10 pytań, stawiamy następne 20 pytań. Nasz rozum, intelekt jest nienasycony, podobnie i zmysły.
A Pan Bóg mówi, musicie się skupić na niewidzialnym. I dlatego wszystkie rzeczy wielkie ukrywa. Żebyśmy weszli w świat niewidzialny, żebyśmy weszli w świat serca. Do znudzenia wam to powtarzam. A właśnie, dlaczego księża gadają w kółko to samo na kazaniu? Żeby nie nakarmić waszego rozumu. Żebyście w końcu powiedzieli, nie ma gościa co słuchać, bo się powtarza. I bardzo dobrze. I teraz nie ucieknij do jutrzejszej wizyty w banku, do wyjazdu za tydzień, tylko idź w niewidzialne. Spróbuj nawiązać łączność z aniołami, archaniołami, którzy na tej mszy świętej chwalą Boga. Proszę, o co poprosił dzisiaj Salomon? O Panie, jestem bardzo młody, racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku. Nie rozum pełen rozsądku. Salomon chciał serca pełnego rozsądku. I Bóg odpowiedział, ponieważ poprosiłeś nie o długie życie, nie o bogactwo, więc spełnię Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i roztropne. Nie rozum mądry. Rozum mądry i roztropny ma szatan. Ten ma łeb jak sklep, jak mega market, mega hit. A Bóg chce nam dać serce mądre i dlatego nie karmi naszych zmysłów. Ja wam kiedyś mówiłem, w kościele nie ma luster. W kościele, jak są okna, to albo są wysoko, tak jak tu. Nigdzie państwo nie zobaczycie, chyba że jakaś kapliczka mała, wiejska, żeby były okna, żebyśmy sobie mogli powyglądać. Często jak są okna, żeby światło wpadało do kościoła, to jeszcze są witraże z jakimiś postaciami świętych, wydarzeniami biblijnymi. W kościele jest rytm ten sam mszy świętej. I ja rozumiem doskonale ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, bo mówią, że tam jest nudno. Jasne, tu jest nudno, proszę państwa. Dla naszego rozumu to tu jest pustynia w kościele. Od czasu do czasu ktoś coś powie ciekawego, jakaś ciekawa myśl. Bo tu mamy zacząć patrzeć sercem i myśleć sercem, a nie rozumem. Dlatego rozum tu wam specjalnie głodzimy. I zmysły są głodzone, nic nie ma. I tak jest, mamy szczęście, jeśli ktoś jest miłośnikiem sztuki, że jesteśmy w kościele barokowym. Ale wiecie, te kościoły niektóre to pustka. Jeden krzyż. Ksiądz Aleksander Federowicz, jak budował kościół w Izabelinie, to pobożne parafianki przynosiły mu figurki. Księże proboszczu, taka figurka świętego Wincentego. A ksiądz Federowicz brał figurkę, dziękuję i figurkę do lasek. Następny, tu mam taką kilimek z Józefem. Dziękuję za kilimek i kilimek. I w kościele był ołtarz i krzyż i nic więcej. Pustka. Żebyś w końcu powiedział, co jest grane, przecież to jest takie nudne. No, dobrze, kumasz, idź za tym myślą. W środek, w serce, idź za swoją myślą, w kim ja jestem i wytrop swoje kłamstwo, wytrop swoje wewnętrzne światło i wtedy się otworzy. Wtedy się otworzy. Salomon był mądry. Pamiętajcie, chodzi o koncentrację. Jak nieraz małe dziecko ma zabieg u lekarza, to jak tam nie można nieraz dać znieczulenia, no to żeby tego dzieciaka nie bolało to borowanie zębów, to pani pielęgniarka i mamusia biorą misie i zaczynają rozpraszać dziecko. Każdy z nas był u lekarza jakiś rozpraszany. Tu popatrz, boże, ciu, tu ta kaczuszka. A lekarz w tym czasie tą igłę tam wsadza, gdzie trzeba. Szatan robi to samo. Żebyś nie zauważył działania łaski, to ma różnego rodzaju zestaw zabawek, którymi nas zabawia i rozprasza. Jak przychodzimy do kościoła, znam ludzi, którzy mówią przy księdzach, się w kościele myśli. Jak ja sobie liczę konta w kościele swoim, jest taka sprzyjająca atmosfera. Jak ja sobie przeanalizuję ostatnią rozmowę z dziewczyną, to jest taka sprzyjająca atmosfera. No właśnie. Religia wymaga koncentracji. Jezus mówił, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma oczy, niech patrzy. Czuwajcie, szatan krąży jak lew. Grzech się łasi, tak od soboty rano, tak i w kościele się łasi. Czuwajcie. Ja kiedyś dawałem już ten przykład, jak idzie lino skoczek, cała koncentracja jest na linie, żeby stopę postawić na środeczku. Centymetr postawi i spada. I cała koncentracja jest na linie i cały ciężar ciała, żeby wypadkowa wektorów była prosto na linie. On się koncentruje na tym. Kiedy Piotr szedł po wodzie, jak się patrzył na Jezusa, patrz tu w oczy, patrz się na mnie, patrz, spojrzał w boki. Pszit. Jak się przestaniesz patrzeć na Pana Jezusa, natychmiast spada z liny. I jeszcze zwróćcie uwagę, co robi linoskoczek. Widzieliście to Państwo w cyrku nieraz. Bierze taką długą rurę, jakąś belkę i żeby utrzymać równowagę,
idzie i jeszcze ten ciężar belki go dogniata do tej liny. Jezus powiedział, że jestem drogą, ale właśnie mi dzisiaj tak do głowy przyszło, że Jezus jest nie szeroką dwupasmówką ze stacjami benzynowymi po tej, po drugiej stronie, tylko że Jezus jest liną i mówi, wyjdziesz z tego piekła ziemi po linie. Proszę zwrócić uwagę, to zbieg okoliczności, że jak ten linoskoczek trzymał tą belkę, to był w pozycji ukrzyżowania. Jest w pozycji ukrzyżowania. Rozkłada ręce, bierze ciężar na ręce i naciska, i na nic się nie patrzy. Tu biją brawo, tu gwiżdżą, tu werbel w cyrku. On cały czas skoncentrowany jest na tej linii. Cała koncentracja na Pana Boga. Czy ja z Nim rozmawiam, czy jestem z Nim w przyjaźni, czy ja Mu ufam, czy ja Go słyszę, czy jestem Mu posłuszny, czy ja Go sercem rozumiem. To są pytania. To są najistotniejsze pytania i dlatego powtarzam, Jezus, Bóg ukrywa nam różne inne tematy. Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a trzeba mało albo tylko jednego. Tylko jednego, tylko lina, tylko na niej się koncentruj. Anna była taka bardzo dyskretna. To jest takie piękne w chrześcijaństwie, że Bóg często mówi, że On pozbiera te kłosy porozrzucane, że Bóg zauważy to, co niezauważone. W mszale, w modlitwach eucharystycznych dwóch czy trzech jest taki piękny zwrot. Ksiądz to mówi, Panie Boże, przyjmij do swojego królestwa tych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Są ludzie wierzący w Boga, których wiarę zna tylko Bóg. Oni często mogą nie chodzić do kościoła, ale oni wierzą w Boga. Po swojemu wierzą. To jest ich jakaś osobista droga. Wiarę, których tylko Ty znałeś. Tak mi się to bardzo podoba. Moim zdaniem najwięksi święci na świecie, pomijając oczywiście Jezusa, apostołów, Maryję, to są ci, których imion nie znamy. Bo powiedzmy sobie szczerze, Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, wspaniałym, ale on wiedział, że na świecie zna go 1 czy 2 miliardy ludzi. On wiedział, że go ludzie podziwiają. Natomiast mi imponują święci, których właśnie imion nie znamy. Jakiś pan gdzieś mieszkał, w Poznaniu, w Krakowie, Ubecja go chciała namówić na współpracę, odmówił. Zatłukli go, był bez rodziny, pochowali w grobie. Nikt w ogóle nie wie, jak on miał na imię. Nikt w ogóle nie zna jego historii. Czy powstańcy warszawscy, jakiś chłopiec chciał jeszcze czołgiem rzucić granatem w niemiecki czołg, wrócił się, rozerwało go na strzępy, babcie jego zabili po powstaniu, matka zginęła gdzieś indziej, w ogóle o całej rodzinie nikt nie wie. Bo kardynał Wyszyński, wielka postać, ale wiedział, że się cała Polska katolicka za niego modli. Maksymilian Kolbe w Oświęcimiu ginął w bunkrze głodowym, ale wiedział, że zrobił dużo, jego imię jest znane. A ci w ogóle nie znani. Czy tak samo, jak się mówi o Kościele. Przyznam wam szczerze, że dla mnie największymi postaciami Kościoła to są ci, których imion nie znamy. Jakaś siostra zakonna, przepraszam, z jakiejś wioski na prowincji Polski, która 20 lat podmywa pupcie dzieciom chorym na zespół Downa. Przystojne, piękne dziewczyny mogłyby być absolwentkami najlepszych uczelni. Nigdy nie poznacie ich imion. Umrą i jak nieraz patrzę na cmentarze sióstr zakonnych, jak wojsko. Krzyżyk, kawałek blachy napisane, siostra Ewa żyła lat 82, koniec, kropka. A to pod tym siostra Ewa żyła lat 82, to jest cała świętość. Nie poznamy ich imion. Ja wszystkich tych, co mówią, Kościół to to, Kościół to tamto, Kościół się wtrąca, Kościół politykuje, Kościół zarabia. Zawiózłbym do tego domu opieki społecznej, powiedział, Panie, popracuj Pan tak tydzień, że te pupcie będziesz podmywał i pogadamy o Kościele. Zobaczysz Pan, co to jest życie Kościoła. My tutaj na ambonach, księża, mówcy, wielcy, to jesteśmy tylko taka wizytówka Kościoła. Tam jest życie. Tam jest życie. I to jest przepiękne, że Bóg największe rzeczy poukrywał. Proszę pamiętać, że cień Piotra apostoła uzdrawiał. Jak Piotr szedł i cień jego padał na chorych, to chorzy wstawali. Chcesz być uzdrowiony? Wejdź w cień. Wejdź w cień konfesjonału. Przestań błyszczeć i się mądrzyć. Jak dobrze jest żyć w cieniu, w skromności, bez popisu, bez zadań. Trzeba mieć odwagę żyć w cieniu. Że nie wszystko jest super. Właśnie to zacienienie w naszym życiu. My byśmy chcieli mieć klarowną, czystą jasność. Wszystkie grzechy
wyrugowane, wszystko poukładane i żyjemy, wszystko oświetlone. Co tam słychać w tej dziedzinie twojego życia? Pod kontrolą. Ta dziedzina rozwija się. Tamta opanowałem sytuację. A tu masz cień. Ciągle pewien cień. I on będzie do końca życia i nieraz się tego nie rozwiąże. Nie bój się zobaczyć swój cień. Żyj w cieniu Kościoła, Biblii, konfesjonału. Żyć w cieniu. To jest takie piękne. Święta Anna, jakby nie patrzeć, w linii pokrewieństwa była babcią Pana Jezusa. Kiedyś jeden z księży na górze świętej Anny, chcąc uczcić patronkę tego miejsca, jak odprawiał przez świętą, podniósł hostię i powiedział: oto Pan Jezus, wnuczek świętej Anny. Aż się wszystkie starsze panie wychyliły z ławek, bo jak usłyszały, że ksiądz jakiegoś wnuczka pokazuje, a to jest... No, ale no, tak może w liturgii takich zmian eksperymentalnych nie należy robić, ale jest wnuczkiem świętej Anny. Tym, że to była taka babcia, wtedy babciami się zostawało w wieku lat 30 gdzieś. Jeśli Maryja miała 13 lat, jak urodziła Jezusa, a Anna ją też urodziła w wieku 13 lat, to Anna mogła mieć 26 lat. To jakbyście się, drogie 26-latki, czuły z tytułem babcia. Nawet w naszym rozwiązłym świecie, no takie przypadki się chyba nie zdarzają, a to już bardzo rzadko i wyjątkowo. Otóż, dlaczego o tym mówię? Bo rzeczywiście, żeby zostać zbawionym, trzeba wyjść w cień, zostać ukrytym. I my wszyscy, pozwolę sobie jeszcze na koniec powiedzieć o tym cieniu starości. Wprawdzie, powtarzam, Anna była babcią bardzo młodą, potem się może zestarzała, nie wiemy jak długo żyła. Wtedy ludzie w ogóle wcześniej umierali. Ale my mamy przylgnąć do Pana Boga wszystkim. Ja to często powtarzam tutaj. Chrześcijaństwo jest nie po to, żebyśmy my się czegoś nauczyli, tylko oduczyli. Oduczyli błyszczeć, uważając na nasze talenty. My mamy przylgnąć do Pana Boga. Proszę Państwa, jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widziałem na ziemi, to jest jak małe dziecko, taki w ogóle niemowlak, tak się kładzie na piersi mamy, jak misio jakiś, i tak całym ciałem, główką, rękoma, brzuszkiem, nóżkami, tak leży na piersiach mamy. I tak razem oddychają. Raz mama oddech weźmie, raz on weźmie oddech. Oddycha. I my mamy przylgnąć do Pana Boga. To jest takie trudne, bo powtarzam, my mówimy: Panie, ufam Ci, tylko Tyś moim Panem. Tu mamy jedno zabezpieczenie, tu mamy drugie zabezpieczenie, tam mamy polisę jedną, tu drugą, tutaj pasy bezpieczeństwa, tutaj ręczny hamulec mamy. Ufam Ci, Panie Boże. Natomiast na starość Pan Bóg przyjdzie i powie: słuchaj, już niedługo pójdziesz do nieba, muszę Ci pozabierać wszystkie zabawki. Wzrok nam odbierze. Ja tak, proszę Państwa, w tym roku ten brewiarz odmawia mi tak coraz dalej. To już rąk mi nie starcza. I poddałem się, pierwsze okulary w życiu. Ale jeszcze się nie pokażę, bo zbyt dumny jestem. Ale Pan Bóg przychodzi i mówi: no stary, szykujemy się na przeprawę do nieba. Tam się wchodzi bez niczego do nieba. Także okularki zabieramy, słup powolutku zabieramy. Jak się ludzie buntują, ja jeszcze chcę pracować. Babcia mówi: w domu nie będziecie mi tu mebli przestawiać, to jest mój dom i ja tu będę decydować, co jutro będzie na obiad, a nie wy będziecie. A Pan Bóg mówi: babci, bo ci zabiorę wzrok, to garka nie zobaczysz z tym obiadem. Strasznie trudno. Proszę zwrócić uwagę, jak w czasie starości ludzie się przeciągają z Panem Bogiem. Jeszcze mi to zostaw, jeszcze chcę decydować, jeszcze chcę widzieć, jeszcze chcę jechać, chcę siedzieć, ale potem tu mnie łupie, chyba się poddam jednak. Już bez moich ziółek to ja nigdzie nie jadę i w ogóle i bez mojego kocyka elektrycznego to ja nigdzie nie jadę. Proszę Państwa, nie wszyscy, bo być może kogoś Pan Bóg powoła w wieku młodym, ale się zestarzejemy. Starość rośnie wraz z nami i na starość wychodzi to, co teraz ukrywamy. Teraz jesteśmy kulturalni, znamy savoir vivre, dobre maniery, a jak jesteś draniem, to na starość twoje draństwo wyjdzie z taką potęgą. A jak jesteś poczciwy, to wyjdzie twoja poczciwość. Rozmawiałem w tym tygodniu z jedną siostrą zakonną, która mówi: wie ksiądz, mamy taką siostrę teraz w domu, umierającą na nowotwór, całe wnętrzności już zajęte przez nowotwór. Ze szpitala ją wypisali, bo już nie ma co leczyć. I ona mówi: jak ja się cieszę. Słowa kobiety umierającej na nowotwór. Jak ja się cieszę, w końcu przyjdę do klasztoru z powrotem i będę na mszy świętej, bo tu w szpitalu to mi tylko ksiądz przynosił komunię do łóżka. I siostry, pamiętajcie, jak umrę, welonik mi ładnie w trumnie ułożcie. Bo mi się tu zawsze zawija i żeby tu było prosto, zwróćcie uwagę. Coś nieprawdopodobnego, jak można po przeżyciu rzeczywistym życia duchowego nie bać się śmierci. Ja przypominam Państwu te moje ulubione teksty z tymi różnymi babciami.
z tą siostrą zakonną, którą sfotografowałem na swoją książkę o starości, która po tej sesji fotograficznej zapytała, a dla kogo to ta książka? A ja mówię, dla starych i chorych. Ona, 90-letnia, mówi, to nie dla mnie. A kiedy odprowadzała mnie do samochodu, to mówi, całkiem poważnie, mówi, wie ksiądz, ja to mam jeden problem w życiu. Słucham, siostro, co to będzie, jak ja się kiedyś zestarzeję? 90 lat. Starość rośnie wraz z nami, była taka książka. I teraz sobie, już my sobie szykujemy starość. Szykujemy sobie starość. Czy będziemy ludźmi jakiś pełnymi pokoju, ufności, czy będziemy do ostatniej kropli krwi jeszcze będziemy umierać na łożu, jeszcze będziemy mieć te konta mi tam pozakładajcie, te procenty z PKO BP do BPH przenieście, to wszystko. Są tacy ludzie, którzy nie mogą oderwać, no nie mogą się oderwać od tej władzy, od decydowania i tak dalej. Starsi ludzie są nam dani. Ja wiem, że tutaj w Kościele Świętej Anny temat starości to może taki troszeczkę z boku, ale wy macie babcie, niektórzy może prababcie i to są często trudne osoby. Dlaczego są nam dane? Dlatego są nam dane, żebyśmy się uczyli czystej miłości. Kochani, starsi są jak dzieci. Starsi są jak dzieci. Nie mogę nie przypomnieć sobie mojej babci, która już nie żyje, ale kiedyś mój brat robił jej zdjęcie aparatem fotograficznym z fleszem. I zrobił zdjęcie, mówi, ojej, babciu, błysnęło? W lewym oku mnie błysnęło. Mówi. W lewym, jak dzieci. Kochani, dlaczego? Dzieci są też bezradne, tylko my dzieci automatycznie jakoś odruchowo otaczamy serdeczną opieką, ale my tu mamy biznes, bo te dzieci to nasza inwestycja. A w starszych już nie ma żadnego biznesu. Na starszych ludziach możemy się nauczyć czystej, bezinteresownej miłości. Jak się matka opiekuje dzieckiem, to ona wie gdzieś tam w głębi serca, że to dziecko się kiedyś nią zaopiekuje. A jak się opiekujemy babcią, to już nie mamy żadnej nadziei, że ta babcia coś nam da, czy się nami kiedyś zaopiekuje. To jest czysta miłość. I ktoś może kończąc zapytać, to po co to życie? Rodzimy się dziećmi bezradni, potem czegoś się nauczymy, coś robimy i potem znowu się robimy takimi dziećmi bezradnymi. Ano wyjaśnia nam to dzisiejsza przypowieść, króciutka, ostatnie niedziele to są te przypowieści. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Masz 60-80 lat, żeby znaleźć perłę, sprzedać wszystko, co masz i kupić tą perłę. I to będzie największy biznes twojego życia. Największy interes swojego życia. Każdy starszy człowiek w tej swojej starej piżamie, w której będzie kiedyś odchodził z tego świata, oby miał w ręku perłę i mówi, po to żyłem tutaj. Po to żyłem, żeby się dowiedzieć, że nic tutaj na ziemi nie ma sensu. Że te wszystkie rzeczy, które trafią nasze zmysły i rozum, jak powiedział Kohelet, to jest marność nad marnościami. Proszę Państwa, dlaczego nam wiele rzeczy nie wychodzi? Dlaczego ciągle się zawodzimy na sobie samym, na przyjaciołach, na politykach, na świecie, na imprezie? Taka miała być impreza, a potem się okazało, że była, ale skończyła się. Taki miał być super samochód, potem się psuł. Dlaczego? Żebyśmy doszli do jednego wniosku, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem. A Bóg jest tą perłą, która się nie zmienia. I po to żyjemy, żeby do takiego tylko odkrycia dojść. Oczywiście dodam, dojść sercem. Bo rozumiem, to Państwo wszyscy powiecie, wiemy, co jutro robicie? Gonimy dalej. I patrzymy się z podziwem na tych, którzy tutaj robią wielkie rzeczy. Więc Pan Bóg mówi, no to jeszcze raz Ci zabiorę to, żebyś doszedł do wniosku, że warto tylko dla jednej miłości żyć. Obyśmy wszyscy na starość stali w kolejce do nieba i każdy z nas trzymał tylko perełkę. Nie dyplomy z ukończenia uczelni, te wazony wszystkie i kryształy, i zdjęcia ślubne, i z wnusiami w Ameryce, i dedykacje jakiegoś tam wielkiego autora, tylko perłę. Pan Bóg zapyta, czego żeś się w sercu dowiedział na ziemi, że tylko Bóg jest ważny, że tylko On ma sens. Proszę, welcome, zapraszamy. Niebo otwarte. Po to żyjemy, żeby się tego dowiedzieć. Przedstawiennictwo świętej Anny zanieśmy przed tron Boży nasze modlitwy. Pomódlmy się za Kościół Święty, pomódlmy się za jego dzieło ewangelizacji. Kochani, ono musi być piękne, poruszające, ale ono nie może być po ludzku za ciekawe, żebyśmy się w dziele ewangelizacji nie zakochali.
Pomódlmy się za wszystkich i biskupów, i kapłanów, i pasterzy, żeby głosili Ewangelię w ten sposób, żeby się ludzie nie zatrzymali na kapłanie, na biskupie, na głoszeniu Ewangelii, tylko doszli do tego, co niewidzialne i tym się zachwycili. Niech Duch Święty wspiera tę misję ewangelizacyjną. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy są święci w Polsce i na całym świecie, a nikt o tym nie wie. Oni gdzieś mieszkają, na wsi podkarpackiej, gdzieś tam koło Pragi czeskiej, gdzieś tam daleko na Dzikim Zachodzie, w Stanach. To są męczennicy chrześcijaństwa. Nikt o nich nie wie. Niech ich Bóg wspiera. Ciebie prosimy. O liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne. Pomódlmy się za tych wszystkich też zakonników, siostry zakonne, księży, którzy gdzieś tam na prowincji pracują, naprawdę chcą być wierni Chrystusowi. Naprawdę ich to wiele kosztuje, a też o nich nigdy nie będzie w gazetach napisane. Niech mają swoją nagrodę z tej świadomości, że Bóg jest z nimi. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi starszych, aby pogodzili się z planem Bożym co do ich życia. Ciebie prosimy. Za zmarłych świętej pamięci Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza i zmarłych z rodziną, życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby nas w życiu nic nie rozproszyło, aby te pytania, czy kocham Boga, czy Mu ufam, czy jest dla mnie najważniejszy, czy Go słyszę, by to były najważniejsze pytania na naszym zawsze rachunku sumienia. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Boże, za tych wiele ukrytych, wielkich spraw, spraw, abyśmy wzrokiem naszego serca coraz bardziej je odkrywali, nimi się zachwycali i nasze życie według nich przemieniali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.